Czego uczy mnie Biblia w czwartej księdze Mojżeszowej, rozdział 10, werset 2? Spraw sobie dwie srebrne trąby kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozów. Tak, ten fragment zawiera pouczenie o srebrnych trąbach. Słowo Boże jest tutaj jednoznaczne. Mówi nam, że są jakieś dwie trąby srebrne kute. Pierwszy cel, dla którego te trąby zostały wprowadzone, było zwoływanie zgromadzenia. Przybytek był wyznaczonym przez Boga ośrodkiem dla jego odkupionego ludu w owych dawnych czasach. Z tego ośrodka wychodziły jego słowa i do niego wzywał ich, gdy chciał zgromadzić swój ziemski lud. To był cień rzeczy przyszłych. Obraz zapowiadający przyszłą rzeczywistość. Chrystus jest wypełnieniem, tą rzeczywistością, na którą wskazywały przeszłe cienie. I jeżeli jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, to Chrystus będzie naszym jedynym centrum. Usłuchajcie więc w tej sprawie wezwania srebrnej trąby słowa, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 20. Ludzie ci byli pielgrzymami na tej wielkiej pustyni i nie mieli się na niej osiedlić, ani uczynić w niej swego stałego domu. Podróżowali do Kanaanu i trzeba im było o tym stale i regularnie przypominać. Kiedy więc nadszedł czas, aby przejść dalej, został ogłoszony alarm. Trąby utrzymywały ich w ruchu i my również potrzebujemy tej drugiej funkcji srebrnych trąb. Jakże szybko możemy popaść w stagnację i ospałość i zapomnieć o naszym niebiańskim domu i obcym ziemi powołaniu. Jednak Bóg jest łaskawy, a Jego Słowo budzi nas i dodaje odnowionej duchowej energii. Ono bije na alarm i mówi do nas: ocuć się, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. List do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Zachęca, abyśmy nastawili nasze uczucia na chwałę niebiańską, a nie na skarby ziemskie. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. List do Kolosan, 3 rozdział, 2 werset. W takich słowach słyszymy srebrne trąby, grające na alarm, abyśmy nie zaprzątali sobie głowy niskimi ziemskimi sprawami i nie zapominali o naszym wysokim niebiańskim przeznaczeniu i domu Ojca. Dla tych dwóch celów trąbami trąbiono w imieniu Bożym i w dawnych czasach, i dla nas w tych ostatnich dniach słowo to przychodzi do nas, mówiąc: kto ma uszy do słyszenia, niechaj słucha, i bądźcie wykonawcami słowa, a nie jedynie słuchaczami. Czy ty, drogi przyjacielu, jesteś pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś? Bo jeśli nie jesteś tego pewien, to zła wiadomość jest taka, że idziesz prawdopodobnie do piekła, na które zasłużyłeś. Jeśli nie chcesz iść do piekła, na które zasłużyłeś, a chcesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.